zmiany w samochodzie. Tak, tak, auto jest, można powiedzieć, trochę przebudowane. Mamy, w końcu ogarnęliśmy sprawę zawieszenia, jest ogarnięta sprawa skrzyni biegów. No i rzeczywiście i motor też jest zrobiony, także ja jestem zadowolony. Auto bardzo fajnie jedzie, bardzo fajnie się rozpędza, jest super. Dzisiaj już nie ma na trasie tyle wody, urywasz dużo sekund. No tak, tak, oczywiście będziemy próbowali, zobaczymy jak to tam się poukłada wszystko. Jest małe zamieszanie z tymi wczorajszymi zawodami, zobaczymy. No, miało być dzisiaj słonecznie, znowu widzę, że kropi pada, zobaczymy. Dzięki. Dziękuję. Ciebie dzisiaj w zakończonym podjeździe było bardzo dobrze. Tak, tak, rzeczywiście. No ten pierwszy podjazd dzisiejszy wyścigowy naprawdę fajnym tempem. Mam tam sekundę przewagi nad trzecim zawodnikiem, także jeszcze jest gdzie uciekać, ale jeszcze mam tam dwa, takie trzy zakręty, gdzie myślę, że teraz pójdę szybko. Powiedz mi, wczoraj było bardzo niebezpiecznie w tych deszczowych warunkach. No tak, wczorajszy dzień to rzeczywiście ta aura była taka niesprzyjająca, bardzo niebezpiecznie. Ja muszę powiedzieć, że chyba nigdy nie ścigałem się na tak śliskim asfalcie i na tak śliskiej trasie. Było potwornie ślisko i, no i to niestety się potem przełożyło na te wypadki nieszczęśliwe. No ale taka trasa, taki asfalt i no tak wczoraj było. Trzeba na pewno dzisiaj ten ostatni podjazd wyścigowy dojechać do końca i być jak najwyżej w klasie. No tak, taki jest plan. Ja tutaj chcę pojechać swoje. Mam taki plan właśnie jeszcze na trzy zakręty, gdzie chcę przejść jeszcze szybciej niż teraz. Jeżeli mi się to uda, to ja wyjadę z Sopotu zadowolony.